serdeczki, z tej strony Grzegorz i jest to kolejny odcinek na moim kanale. Wiem, że bardzo dawno nie nagrywałam na tym kanale, więc powracam do Was z nową serią. Dzisiaj, oczywiście to nie jest mój świat, jakby co. Dzisiaj Wam pokażę, czekaj, ile tam jest bloków? Sześć bloków, o których może nie wiedzieliście, a może już wiedzieliście. Więc czekajcie, zmienię sobie tylko kamerę, ściszę tutaj Minecrafta ciut. O, ciach. No jak widzicie, jestem zalogowany. To jak widzicie tą nazwę, to możecie sobie zaprosić mnie, a w komentarzu napisać swoją nazwę. Tylko nie wiem, czy będą dostępne. Jeżeli będą dostępne, to napiszcie, jeżeli chcecie ze mną zagrać. Dobra, to może sobie zaczniemy od pierwszego bloku, który wygląda tak. Nazywa się on Zezwól. Widzicie? Zezwól. To jest właśnie ten bloczek. Widzicie? To jest Zezwól. To jest właśnie Zezwól. Nie ma on jakichś... Nie ma żadnych właściwości. Pokażę Wam komendę. Czekajcie, bo tutaj nagrywarka przeszkadza. To jest komenda. No to musicie po prostu napisać, nie? Ja tutaj napiszę po prostu małpa S. To oznacza, że ty, nie? I tu, o właśnie, allo. Tak się pisze. O. I co? No i otrzymałem blok. Tak, dostałem go. Teraz mam dwie sztuki. Tak, jak mówiłem, nie ma żadnych właściwości, więc przechodzimy dalej. Drugim blokiem, a bardziej już takim murem, to jest obramowanie. To się nazywa obramowaniem. Nie ma też właściwości, oprócz tego, że wypuszcza taki jakby redstone. Ale jest naprawdę fajną dekoracją, więc polecam. I pokażę Wam komendę oczywiście standardowo. No, piszecie give, nie? I border block. Widzicie? To jest to. I dostałam? No tak, mam, dobra. Kolejnym blokiem jest odmów. No bo jeżeli już był zezwól, no to teraz jest odmów. Tak wygląda. Ale tutaj jest, o, widzicie? To jest odmów. Tak, tu widzimy odmów. Też nie ma żadnych właściwości. Jak na razie to właśnie ten, tylko obramowanie ma właściwości. Jak na razie, nie? No i widzicie, ten jest szarnie. No i to tyle powiem o tym bloku. I pokażę Wam jeszcze tą komendę. Standardowo. Dobra, i co piszemy? Deni. Prawie jak Denis. XD. Dobra. No i co? I dostałem go. Kolejnym blokiem jest blok konstrukcyjny. Tak. To kompletnie nie wiem, o co chodzi w tym bloku. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Tam gdzieś widziałem. Bo to nie jest moja mapa. Gdzieś tutaj widziałem, że ktoś używał bloku konstrukcyjnego. Gdzie to jest? Nie wiem, gdzie to jest. Już nie wiem sam. Ale tutaj było gdzieś właśnie blok konstrukcyjny używany. On ma jakieś właściwości, że można jakieś budowle tam dawać, nie? Ale sam nie wiem, o co chodzi w tym. Nie wiem, jak się tym obsługuje. Więc... no, trzeba jeszcze pokazać komendę. Niemal zapomniałam o tym. Kumacie? Guys, no tutaj tak się pisze, nie? Teraz, jak to było? O, wiem. Jigsaw. O, widzicie? Jigsaw. Tak. Wszystkie w ogóle komendy dam Wam w opisie, więc będziecie mogli sobie je przepisać. No, to przechodzimy do kolejnego bloku. Jest on tutaj. Pewnie powiecie, przecież tu nic nie ma. A właśnie, że jest. No, jest to świecący blok. Nie ma żadnych właściwości. Powinien się świecić w nocy,
Ale no coś nie działa, no popatrzcie sami. Weźmy sobie tutaj noc. Popatrzcie, nic się nie świeci, więc to jest beznadziejne. To jest beznadziejne. Czekaj, ja tu mam pokojowy. Weź pokojowy, żeby tu potworów nie było. No i komendę oczywiście pokażę. Komenda jest taka. Piszecie light, bo światło, nie? Blok. No i dostałem, nie? No widzicie. Ostatnim blokiem w tym odcinku jest... jak to się nazywało? Wagonik z blokiem poleceń. Nie ma tu żadnych właściwości. Oprócz tego, że możemy tutaj pisać komendy. Ale sam nie wiem, jak się je uruchamia, więc... Nie pytajcie mnie w komentarzach, jak z tego się obsługiwać. Jak tym się obsługiwać. Możemy to tylko postawić oczywiście na naszych torach. No widzicie? Tutaj. Inaczej tego nie wstawimy. I nie wiem dlaczego, ale można mieć tylko ten fioletowy, jak on się nazywał. Powtórzeniem. Tylko możemy mieć typ tego powtórzenia. Więc trochę słabo. Pokażę wam w ogóle, jak jest. Komenda. Piszemy tak. No give oczywiście. Tak, piszemy. Comment. Blok. Main card. No widzicie? I dostałem. Mam. I to możemy mieć tylko osobno. Tak jak się ma w zwykłe wagoniki, nie? Wagoniki też możemy mieć osobno, więc no, trochę to słabe. No i jakiś bonus, pokażę wam jakiś bonus. Może ktoś nie wiedział. Na pewno wiecie, że w Minecrafcie jest comment block. Tak, to chyba każdy powinien wiedzieć. I pokażę wam komendę, jakby ktoś nie wiedział. No, widzicie. No, widzicie. O, tak możemy dostać naszego comment blocka. No nie wiem, napiszę jakąś komendę tutaj. Czekaj. Poczekaj, nie to. Aha, dobra. No napiszemy jakąś na szybko komendę. Dobra, i teraz. Kurde, przycisk! No. Ej. Dobra, teraz. O, morda. Morda. No widzicie? Przynajmniej będziecie wiedzieć, jak dodawać napisy. No, comment block jest naprawdę fajny. Można różne rzeczy robić. Na przykład tepać się. Tak. Tak, ale... Chyba wiecie, jak to się robi, nie? Co to jest? Tutaj się po prostu wpisuje TP, nie? Tam koordynaty jakieś tam. Oczywiście spacją, nie? No i tyle. Dobra, i pokażę wam jeszcze tego barier bloka. No. Bo znacie na pewno barier bloka. On się bardzo często pojawia na mapach. O, widzicie barier. Barier. Widzicie? Tutaj mamy naszego barier bloka. No on jest fajny. Ej, nie mogę przejść! Ej, nie mogę przejść! No ale fajne, nie? I tutaj można sobie zmieniać tutaj w comment bloku, nie? Na łańcuch i powtórzenie. Tak. No. Łańcuch wygląda tak. To jest, jak to się nazywało? To jest impuls, a ostatni to powtórzenie i on wygląda tak. To są takie rodzaje. Nie wiem, o co chodzi w nich, ale ja zawsze korzystam z tego impulsa. Nie wiem, jak wy. Gdzie jest ten komend? Znaczy, bariera. Tu jest. No. No i jak trzymacie tego barierę, no to widzicie, gdzie ją wstawiliście. Więc to jest nawet plus. No. No i co? To by było na tyle z tego odcinka, więc czekajcie. O, teraz mogę inicjować. No więc to by było na tyle z tego odcinka, więc ja się z wami żegnam. Cześć!